Witam serdecznie na moim kanale Wojtek Gry. Przed Wami nowa seria z nowej gry, tak jak zapowiadałem, Two Point Campus, dopiero wydana przez twórców gry Two Point Hospital. Zobaczmy, co ciekawego nam zaoferuje. Na pewno będzie dużo nawiązań i porównań do tamtej serii, no bo gra była na niej basowana i dużo osób, którzy przeżyli tamtą grę, będą się próbowali odnaleźć w tej. Tym razem przychodzi nam tworzyć uniwersytecki kampus. Atrakcje dla studentów, czyli zupełnie inny klimat niż przy leczeniu pacjentów. Zobaczymy, jakie też będą wyzwania tym razem. Jest to pierwsze odpalenie gry, więc na pewno będą te piękne reklamy tutaj lecieć. Za zarejestrowanie się w Two Point Community dostaniecie złoty sedes. Cokolwiek miałbym tu robić, na pewno będzie podwyższał renomę pomieszczeń. Czy wiesz, że życzę ci szczęścia? Okej, okay. Bardzo szybko komunikat zniknął. Witamy w frakcji Two Point. Nazywam się Albert Krank, twój osobisty doradca do usług. Mimo twojego braku doświadczenia na stanowisku administratora kampusu, Uniwersytet Flashlight chce dać ci szansę się wykazać. Nie wiem, co to o nich mówi, ale darowanemu uniwersytetowi nie zagląda się w zęby, nie? Ruszajmy na błonia w Fresh Lake i zaczniemy budować swoje akademickie imperium. Okej, okay, ja sobie tylko zapiszę, żeby opis ładny zrobić wam. Tutaj też będzie można zdobywać gwiazdki, ale oczywiście skupimy się tylko na zdobyciu pierwszej, która odblokuje nam kolejną lokalizację w ten sposób, jak przechodziliśmy to w Two Point Hospital. Dojdziemy do ostatniej planszy. Zobaczymy, czy wyjdą w międzyczasie jakieś dodatki, ale na razie skupimy się na wątku głównym. Położony za miastem uniwersytet z niskimi wymaganiami i uroczym kanałem. Idealne miejsce na rozpoczęcie kariery. Karierę zaczynamy z funduszami 500 dolarów, powiedzmy 1000 dolarów. Tu będą się pojawiać jakieś takie podpowiedzi. Something that one simply opens, like a savings account or a jar of pickles. Rozgrywka powinna być bardzo podobna, z tym, że będziemy zarządzać kampusem. Duży szpital dostajemy na początku, ładne pomieszczenia będzie można budować. Od razu będziemy też robić sobie szablony, żeby w kolejnych planszach robić tylko copy and play. Pierwszy dzień szkoły. Witamy na błoniach we Fresh Lake, gdzie życie toczy się wolnym tempem, a oczekiwania są niewygórowane. Zamiejskie tereny Two Point to idealne miejsce na rozpoczęcie twojej kariery. Zdobywaj doświadczenie, popełniaj błędy i przyjmuj porażki z optymizmem. Informacje o kursie. Scientografia. Miejsce na kursie 10 miejsc. Ok. Spauzujmy od razu. Trochę z Simsów to przypomina, to budowanie. Trochę to się zmieniło interfejs. Zanim z twojej uczelni zaczną wychodzić geniusze, musisz poznać podstawy zarządzania kampusem. Spróbuj rozejrzeć się dookoła, poruszając kamerą. No, czyli to takie podstawy, podstaw, zbliż, oddal, przesuń, nachyl. No i przybliż, oddal. Ok. Samouczek tutaj pokazuje nam się pora dnia, czy też jaki mamy rok, co się odbywa. Teraz są letnie wakacje. Na naszym kampusie wystartuje kurs scientografii. Na początek zbudujemy laboratorium naukowe. Ok. 18200. No i znowu to samo. Tylko, że to dużo większe pomieszczenia. 5 na 5. Nie wiem, czy to dobre miejsce, bo tutaj będzie bardzo ciężko coś wcisnąć pewnie. Może jakaś toaleta czy coś. Dokładnie będzie się to odbywać tak samo jak w
w szpitalu, że będziemy leczyć pacjentów. Mamy tylko takie rzeczy do pododawania. Nie za wiele. To jest podstawa, żeby pomieszczenie móc oddać. Czyli będziemy musieli po prostu pewnie za kudosy, które będziemy w trakcie zdobywać, odblokowywać inne wyszukane ozdoby pomieszczenia, żeby podnieść jego prestiż. Widzicie, macie poziom prestiżu 1. Czy tutaj nie pisze niby, czy coś podnosi, to nazwa przemawiająca do wyobraźni. Zwiększa efektywność, wymaga konserwacji, czyli coś za coś, tak? No dobra, na razie wybudujmy to tak jak jest, będziemy to zmieniać. Możemy to dodać do szablonów. Personalizuj pomieszczenie, skopiuj pomieszczenie, sprzedaj, podnieś, zapisz szablon, ok, laboratorium naukowe 1, stwórz nowy, ok. Gra jest po polsku, także jest fajnie. Trochę inaczej wygląda nabór pracowników. Płaca. Wymagane do nauczania scenografia, 70% umiejętności nauczania, ok. Taki może nam być. Ten pierwszy odcinek, wiadomo, będzie taki bardziej przegadany. W kolejnych odcinkach będziemy już więcej działać. No i co mamy tutaj? 70% umiejętności nauczania oznacza się wybitną higienę osobistą, szybko robi się głodny, komfort sanitarny zmniejsza się szybciej niż u większości, ok. Czyli można poczytać o nich. No i specjalizacja. Świetna robota. Mamy już wszystko, czego potrzebujemy, aby poprowadzić kurs scjentografii. Gdy się przygotujesz, wybierz rozpocznij rok, by przywitać nowy rocznik studentów. No dobra, rozpocznijmy rok. Nie wiem, co tu bym miał jeszcze postawić. Obiekty na korytarzu. Niech będą jakieś ławki. Zwiększa atrakcyjność, ale kosztuje 10 tysięcy. Rozpocznijmy. Nie wiem, czy jakąś recepcję tutaj trzeba, no i nic takiego nie było. Studenci przybywają na kampus. Zdenerwujesz się? Czemu to takie stresujące? Okej. Okay. Nie mamy zbyt wiele rzeczy do postawienia. Sala wykładowa, to tutaj mamy. Ever reading or poaching an egg or something and you realize that you've not taken a breath in a while. Tu też nie ma gdzie usiąść w tej sali. Let's all try and focus on our breathing during this next song. Students are reminded that there's no such thing as free time. Dobra, miało ich być 10, także jeszcze z jedną dwie ławeczki byśmy dostawili. Nie możemy dać im jakichś takich rzeczy jak kosze czy coś, bo nic takiego jeszcze nie mamy odblokowanego. Spójrzcie, tylko studenci biorą udział właśnie w swoich pierwszych zajęciach. Kto wie, co może się wydarzyć. Naraz 5 osób weszło do pomieszczenia. To naprawdę moglibyśmy dostawić drugi pomieszczenie drugie, bo mamy wystarczająco ich. Wszyscy studenci zdobywają punkty doświadczenia, dzięki czemu podwyższają swój poziom akademicki. Czy będziemy musieli rozwijać uczniów w konkretnych naukach? Miesięczny zysk 2000, premia. Ok. Czyli od razu z zyskiem, fajnie. Troszeczkę zmienili interfejs, ale nie jest on jakoś bardzo dokuczliwie inny. Trzeba się po prostu będzie przyzwyczaić do tych ikon. Statystyki. Finanse, pożyczki. Zarządzanie personelem. I to co było. Zarządzanie kursem.
raczej nie było sensu dostawiać drugiego, bo nie możemy dodać kursu. Czyli te pomieszczenie możemy sprzedać, a tamtą panią możemy zwolnić. Udało się wstydzić i zaliczyli swoje pierwsze zajęcia. Niestety nie radzili sobie zbyt dobrze. Część z nich nie mogła się skoncentrować z powodu niezaspokojonych potrzeb. Okej. Studenci, których potrzeby są niezaspokojone, których są zaspokojone, będą bardziej zadowoleni, mniej rozkojarzeni i, ogólnie rzecz biorąc, zdolni do zajęcia się nauką z radością i entuzjazmem. Czyli tutaj trzeba będzie patrzeć na poziom zadowolenia studentów. No i stopień zaspokojenia potrzeb studentów, takie jak pragnienie czy komfort sanitarny, wpłynie na poziom ich zadowolenia. Zadowoleni studenci lepiej radzą sobie na zajęciach i zdobywają więcej punktów doświadczenia. Okay. Rzuć okiem na studentów i zobacz, co da się zrobić, by ulepszyć kampus. Okay. Zmęczony. Musi odpocząć, szybkość minus 10% zadowolenia. Aby zapewnić gościnność na kampusie, należy pamiętać, że w zasadzie trzech o. Studenci potrzebują miejsca, w których mogą się odprężyć, odpocząć i ogarnąć potrzeby fizjologiczne. Tak, dwa z tych oto praktycznie to samo, ale przynajmniej nazwa zasady brzmi przekonująco. Zbudujmy dormitorium i łazienkę, żeby ludzie czuli się komfortowo. Ok. Dormitorium, tutaj będą mogli spać, uzyskać energię, no i łazienkę, to wiadomo co w łazience się dzieje. To pomieszczenie to jest tylko 2x2. Czyli możemy to tutaj zmieścić tak naprawdę. Zróbmy im jakieś szafki i łóżka. Mniej intuicyjne jest układanie rzeczy. No i dobra, na chwilę obecną to wystarczy. No jeszcze toaletę by się przydało tutaj gdzieś zbudować. Łazienka. Łazienka musi być wymiarów 2x1 tylko. Bardzo fajnie. Tak naprawdę tu by się zmieściła. No jak teraz zmniejszyć pomieszczenie? Czy to by było tak klasycznie jak poprzednie? Gdzieś tu było coś takiego? Minusik, ok. Dobra. No i to złota toaleta, tylko dużo droższa, to nie jest nam to potrzebne do szczęścia. Dobra, zostawmy to na razie tak. I mamy teraz jeszcze prysznicę, do prysznicy potrzebujemy też pomieszczenia 2x1. To może na dłuższą metę nie będziemy takich małych robić, dlatego nawet ich nie zapisuję. To mogło być węższe, to już wiemy, na przyszłość. Cóż to wygląda, że nasi studenci są głodni, ok. To takie indywidualne kibelki. Te 6 koła. Mamy sporo kasy, nie musimy na to zważać. Nasi studenci są głodni, więc możemy postawić im trochę z tych, jak one się nazywają, automatów, tak? Niech sobie radzą sami. Klasyka studenckich korytarzy, automaty.
Zróbmy jeszcze jedno takie dormitorium, w końcu mamy ich tu sporo, tych studenciaków. Gdyby studenci się tym zajmowali, z pewnością zaroślibyśmy brudem. Na szczęście nie mają w tym temacie za wiele do powiedzenia. Zatrudnijmy dozorcę, który będzie utrzymał porządek na kampusie i wstawmy kosz na śmieci. Okej. Okay. Dozorca. No to kto to jest? Asystenci, okej. Okay. I wstawmy kosze na śmieci. Dobra, zobaczmy jak sobie z tym studenci poradzą. No i to będzie ich pierwszy rok, tak? Dobra. Mam nadzieję, że nie słychać huczenia wiatraka, ale no nie jestem w stanie grać i się cały nie zapocić, jak wiatrak mi chodzi. Ten odcinek wpadnie tak pewnie już dobrym wieczorkiem. Nagram może jeszcze jeden dzisiaj, żeby mieć na jutro dla was odcinek. Ten tydzień będzie taki na szybko robiony, także przepraszam za jakość, jeżeli coś będzie nie tak. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Już od przyszłego tygodnia odcinki powinny wpadać z kamerką też. Zobaczymy jak to pójdzie. Takie wydanie w środku tygodnia nie bardzo mi pasuje. Czyli musimy zadbać o to, żeby studenci mieli gdzie spać, a co ich tak wcięło. Ten się nie może ruszyć. Nie mogę go podnieść. Zaraz się zeszczy. No ale nie mogę go podnieść. Nie wykształcić trzeba studentów tutaj, żeby wszyscy zaliczyli na ocenę C+. Przypominam, to takie dość angielskie ratingi, czy amerykańskie. Oni nie mają tam ocen 1, 2, 3, 4, 5, 6, tylko od A do E, czy F. Have you ever been stressed about your future career? I know I have. Here's some wonderfully soothing advice from Campus Radio's coolest customer. No i oczywiście też możemy sobie przyspieszyć tego, coś tutaj wcięło, no niestety. Nie widzę opcji przenoszenia. Usunąć można studenta. Dobrze to? Ukryjesz czasu, okej. Okay. Nie, może być. Dobra robota, twoi studenci już wyglądają na mądrzejsze. Im lepiej będą sobie radzić tym, co więcej pieniędzy na utrzymanie kompasu otrzymasz. Kto tu jest mądry? O, 11 tysięcy. Tak, otrzymujesz czesne wszystkich studentów uczestniczących na kursy oraz premię, której wysokość zależy od liczby zdobywanych przez nich punktów doświadczenia. Spokojnie, potrzeby studentów to tylko jeden ze sposobów na poprawę ich oceny. Trzeba się także trochę pouczyć. Na szczęście studenci otrzymali właśnie pierwsze zadania. Wykonując zadania, studenci mogą zdobywać punkty doświadczenia. Po zajęciach, chociaż wygląda na to, że potrzebują nowej infrastruktury. Otwórz skrzynkę pocztową, by sprawdzić, czego potrzebują. Wymagane: biblioteka. Zbuduj. Biblioteka jest potrzebna duża, 3x3. No to budujemy. Może tak budujemy tą bibliotekę. Ci próbuję czytać potrzebne do ukończenia pomieszczenia. Recepcja w bibliotece, ok. Tak. To jedzenie jest zimne, bo nie włączyłeś piekarnika. Fajnie.
przenoszenie jest na pewno dużo łatwiejsze. Dajmy im jakiś kosz na śmieci. Nie ma tutaj czegoś takiego jak ogrzewanie. Przynajmniej w tej konkretnej planszy jeszcze nic takiego nam nie powiedziano. Co my tutaj mamy? To jest skrzynka pocztowa, ok, czyli tu będziemy dostawać powiadomienia. No to to samo co było, tak? Jeżeli ktoś grał w Two Point Hospital, na pewno się odnajdzie. Kto nie grał, osobiście polecam, bardzo warto. No tutaj trzeba zatrudnić asystentkę. Ta pani jest bibliotekarką. No i dobra. Niektórzy z naszych studentów wykonują zadania w bibliotece, ok. Wykonywanie zadań to świetny sposób na zdobywanie punktów po zajęcia. Mamy pierwszy rok, pierwszy kwartał już minął. Zobaczmy, jak studenci poradzą sobie na kolejnych zajęciach. Miesięczny zysk, bardzo dobrze. No i mamy kolejne zajęcia. Teraz nasi studenci są dość już podkształceni, także mogą dostać lepsze oceny i może przez to ukończymy to. Czyli uzyskać zaliczenie zajęć z oceną B. Zajęcia wchodzące w skład kursu będą planowane na przestrzeni roku. Pewnie się, że posiada wystarczająco dużo pomieszczeń, nauczycieli i sprzętów, by móc prowadzić zajęcia. Okay. Coraz więcej pojawia się tych różnych dupareli, które możemy ustawiać. Zwiększymy atrakcyjność naszego szpitala. Taki zły nawyk, albo taki nawyk po prostu. Zwiększmy naszego kampusu atrakcyjność. Jak to się teraz ma do zadowolenia? Nie, atrakcyjność. Wyniki testu. Jest dobrze, nieźle. Zdrowie. Dobra, twoi podopieczni są podstawy zarządzania kampusem. Nauczaj, dbaj o studentów i rozwijaj się, ok? Co my tutaj sobie dostaliśmy? Znowu raport o dochodach. Gratulacje, posiadasz kudosy zdobyte za wykonanie zadania. Wydawaj kudosy do odblokowania obiektów, stroje dla personelu z opcją wystroju. I teraz się pojawiły te nowe rzeczy. Odblokujmy sobie automat do gier. Czemu nie? Będziemy mieli jakąś atrakcję dla nich, rozrywkę, tak? Ok, grupa studentów już wytrzymała osobisty cel, ok. Sprawozdanie akceptujemy. Potrzebna świetlica studencka, no to zbudujmy świetlicę. Ona wymaga rozmiaru 3x3. Tutaj to się zmieści, tam jeszcze sobie zostawmy na jakiś jeden budynek. Tutaj taki staff room. Może pokój tu się zmieści. Dużo mniejsze są te obiekty, bardziej dopasowane do wielkości pomieszczeń, przez co fajniej można je zagospodarować, a nie potrzeba tak dużej przestrzeni, tak? Thanks for joining us on Campus Radio. This is Maggie Watmore signing off. Oh no, apparently we actually have a little more time. So, I hope you all have a wonderful, excellent... Dobra, to mamy. No i mamy. Ukończ pierwszy rok na kampusie. Zostało 4 miesiące. Osiągnij zastępującą średnią wartość zadowolenia personelu. Myślę, że jeśli chodzi o zadowolenie personelu, to wiemy, jak to podtegować. Że tutaj nie ma czegoś takiego.
Nie można dać wszystkim na raz? Pewnie jakoś się da, jeszcze sobie to obadamy. Teraz powinni być happy. Dobra, i teraz tak, zadowolenie poszło, zatrudni 5 członków personelu. Gdzie byśmy mogli, kogo byśmy mogli jeszcze zatrudnić? Zróbmy jeszcze jedno to pomieszczenie, nie wiem czy już teraz będę mógł nim przemanipulować. I zatrudnimy nauczyciela, zatrudnimy jeszcze jednego sprzątacza. Czyli mamy już to i zbuduj jeszcze jedno pomieszczenie socjalne. Dobra. Odblokuj umieść, tak. Aha, czyli będę też takie wykorzystywać rzeczy jak zakudosy. Dobra. Zbuduj pomieszczenie socjalne. Zbuduj. To było pomieszczenie socjalne, nie? Dobra. Tak, to było pomieszczenie, świetlica, okej. Pomieszczenie socjalne, czyli mamy wykonane. W którym momencie dostaję pierwszą gwiazdkę, jeszcze tego nie wiem. Gwiazd bardzo wygodny, parny, przesiąknięty, też określać niewiele samotarów takiej pogody, z pewnością cieszą na wszelkiej maści chwasty. Chwasty odniżają tylko w którymś kampusu, można zlecić dozorcy, aby ich się pozbył, dobra. Mamy dwóch dozorców, powinno być ok. Tu jest coś, co ja mogę gdzieś dodać tu. Już nowe wydarzenie. Niekoniecznie. Dobra, nie możemy jeszcze dodać nowego kursu. Zmiany wejdą w życie z początkiem kolejnego roku. Okej, okay. To możemy ulepszyć. Dobra, czyli mamy takie niepotrzebne pomieszczenie. Co to jest sposób miłości, okej. Okay. To się wszystko podblokowuje, to już potem nie będziemy musieli na to wydawać. Posąg jest w niewłaściwym miejscu umieszczony, okej. Okay. Okay, możemy też uzupełnić ten obszar, fajnie. Czyli definitywnie dwóch tych, to nie jest najlepiej wykonane. Następując liczby zadań, mniej pomieszczenie, laboratorium naukowe na poziomie 5. Dobra, i teraz co byśmy mogli do tego pomieszczenia dodać? Okej, tutaj te rzeczy są nieodblokowane, czyli takie nienachalne namawianie do wydawania kudosów. Laboratorium na poziomie 3. Wykonaj. Studenci będą wysyłać do ciebie zadania, okej. Okay. Nikt nic teraz nie wysyła. Ale jeszcze jeden rok i już ukończymy. Zobaczymy to jeszcze w tym odcinku, co się stanie po tym jednym miesiącu. B plus. Okej. Okay. Dobra, nie mamy zadania od studentów. My sobie radzą z toaletami. Jeszcze niepotrzebny jest personel asystent.
Dobra, no i co? Kończy się ten miesiąc, tu widać jak w momencie się kończy, czy nie? Gratulacje, udało ci ukończyć rok akademicki. Rzućmy więc okiem na nagrody na koniec roku, by to uczcić, ale dowiecie się jak sobie poradziliśmy. No i... ogólnie... tak to wygląda. Wakacje to idealne moment, by przygotować się do nadchodzących wyzwań, buty, placówki, dokonań niepraktycznych wyborów dotyczących ustroju i płach się w fale ubiegłego roku. Rozszerzmy wybór kursów, rozpocznijmy kursy wirtualnej normalności. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o kursy i dodatkowe elementy, będziemy to już mieli w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli gra przypadła wam do gustu, jest dostępna już na Epic, nie na Epic Games Store, tylko na Steam. Zapraszam do rozgrywki i obserwowania tego, co się będzie działo podczas moich rozgrywek. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał, dajcie znać w lajkach i komentarzach, czy się podobało. Jeżeli chcecie, dołączcie do Discordu, by móc sobie podyskutować o tej czy innej grze. Pozdrawiam.